bardzo ciekawy. Potem na przykład, że nie wystartował pod siemianowski w obecnym świata. Fajnie było z nim się sprawdzić przede wszystkim. No cóż, wygrałem, byliśmy zadowoleni. Ciężkie warunki z falą. Osobiście start mi nie wyszedł, ale w dystansie udało mi się troszkę podgonić i wygrać. Także się Cię bardzo cieszę. Myśli Pan o kwalifikacjach i o Pucharze Świata za miesiąc w Poznaniu? Myślę o tych zawodach. Aktualnie Polska ma kwalifikacje na 200. Mhm. Także zobaczymy, jak to będzie. Jestem zadowolony. Wczoraj nie poszło lekko po mojej myśli, ale zostawiłem ten dzień za sobą. Jestem sportowcem, więc trzeba wykasować takie rzeczy w mgnieniu oka. Dzisiaj jestem zadowolony w 100%. 200 metrów nie przypuszczałem. Ja, tysiączka, 200 metrów w finale i tym bardziej czwarte miejsce. Właśnie myślisz już zapewne o kwalifikacji olimpijskiej. Czy to będzie ta dwójka, o której wspominałeś wczoraj? Tak. Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić w 100%, że jest to C2000. Wczoraj mieliśmy właśnie po finale 500 metrów rozmowę z trenerem. Trener reprezentacji oficjalnie powiedział, że C2000. Dziewczyny są coraz szybsze, coraz szybciej pływają, naciskają mnie, super, bo dzięki temu ja pływam szybciej. Także fajnie jest wygrać, to z dużą przewagą. Nie, naprawdę, super, cieszę się, tym bardziej, że to są eliminacje przed Igrzyskami Olimpijskimi. Mam nadzieję, że potwierdziłam swoją wysoką klasę, formę. No i że nie ma już wątpliwości, że to ja powinnam jechać na Igrzyska.